żywa muzyka gra na parkiecie, ty i ja. Płaczesz,
Thank you.
Ciao, 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 ciao,
Muzyka zawsze o lepszym
Thank you.
Y adornaba con un lujo que me sentí.
Ma
Jak się zaczęli na nasz thank you.
Zaczynamy pić w momencie, kiedy rozpocznie się muzyka. Prosimy się odwrócić do muzyki, frontem do ludzi, żeby... Jeszcze jedna uwaga i będzie dyskwalifikacja. Uwaga, zaczynamy na tak muzyki, a kto wypije wszystko według niego, to odwraca puszkę do góry dnem. Jeśli mu tam poleci, no sporo, nie tylko piana, bo jeśli mu piana poleci, to pół biedy. Ale jeśli mu się dużo wyleje piwa, to dyskwalifikowany, a jeśli tylko piana, to wygrał. Proszę bardzo, uwaga. Zaczynamy. Bo to od rusków kupiony, to wiecie, wszystko się zdarza. Nie, jeden może pęknąć. Balon nie wytrzymał, no bo to ruski, bo to ruski. Także od razu dajemy następnym, jesteśmy przygotowani. My jeszcze mamy 20 zapasowych. Chwileczkę, ale nie wbuchajmy za wcześnie, bo właśnie ale się kończy. Już wystarczy, tutaj widzę pana bardzo dobrze. Drugi pan również, już wystarczy, nie dmuchaj dalej, bo pęknie, bo to ruski może pęknąć. Ale to już? Nie, wiązać, oczywiście wiązać, nitką dobrze, mocno zawiązać. Partner trzyma, partnerka wiąże. Już wystarczy, już. Ten pan, który jest, o tak. Dobrze, mocno zawiązać. Nie rzucać balona, bo on pęknie, bo on nie ma masztery, bo to ruski. Oczywiście, ruskie wszystko nie jest złe. Przy kostce, tam gdzie partnerka ma kostkę, tam przywiązujemy balon na ścisło. To już zależy od partnera, czy przy prawej nodze, czy przy lewej. To już zależy od techniki tanecznej i od taktyki zbijania balonów sąsiadowi. Zdradzę tajemnicę, że wygrywa ta para, która wytrzyma z balonem przy nodze jako ostatnia, po prostu której nie zbijemy tego balona. Jeden jest. Uwaga, bo sama sobie mogę zbić tego, przebić tego balona. Delikatnie. Nie ruszać, najlepiej się nie ruszać teraz, jak przywiązany to już niech będzie. Dobrze. Może być między kostką a kolanem, powiedzmy, no, między kostką a kolanem. No mamy jeszcze 3 sekundy, która para nie potrafi? No powiedzmy 10, bądźmy tolerancyjni. Jeszcze 10 sekund. Jeśli nie zdążymy przywiązać, moi drodzy, to ta para nie będzie mogła wziąć udziału. Czy poczekamy?
Jeśli... Poczekamy. Jeśli się publiczność zgadza, że poczekamy, to duże brawa. Średnie brawa. Poczekamy. No i cztery są gotowe, już podminowane. Zostaje jeszcze jedna. Nie na podwiązce, nie na podwiązce. Niżej, o tak. No i jeszcze 10 sekund i będzie przywiązany balon. Oczywiście igło proszę go nie przyszywać, bo to nawet ludzki, a pęknie. A czy praktyka też może zbijać balona? Oczywiście. To może ja teraz szybciutko te reguły. Zarówno partner, jak i partnerka mogą zbijać sąsiadom balona. Nie uszkadzając oczywiście nogi. Oczywiście. Nie kopać. Ale nie wolno, moi drodzy państwo, prawa ręka partnera musi być cały czas pod lewą łopatką partnerki. Raz. I ręka prowadząca, czyli lewa ręka partnera z prawą ręką partnerki musi być cały czas w kontakcie. Wiem o co chodzi? Nie może być, o, w takiej pozycji jak teraz jest u tej pary. Nie może być. Cały czas para musi być zamknięta. Tak. Jeśli para się rozwiąże, rób, to ta para po prostu odpada. Proszę państwa, do rozbijania balonów nie używamy rąk. Nie używamy rąk. Tylko i wyłącznie rąk, a przede wszystkim obtasów dla nas. Proszę bardzo, zaczynamy. Tańczymy walczyka. Piwa żywiec.
I duże brawa jeszcze raz. A teraz chwila przerwy i zespół nam zagra coś wspaniałego. Proszę bardzo. Oddajmy głos zespołowi. Żeby te zachodnie nie mówić, żeby to już było takie nasze. I co z nim zrobić? Co z nim zrobić? Otóż owoc ten wkładamy między nasze dwa czółka. Owoc trzymamy między czołami. Oczywiście między partnerem a partnerką. W jednej parze, tak. Trzymamy go mocno. Trzymamy go mocno i para, która zacznie sobie poprawiać owoc, zostaje zdyskwalifikowana. Prosimy nie zjadać, na razie. Zostaje zdyskwalifikowana. Trzymamy owoc. Mocno się do siebie przytulamy. Uwaga, wszystkie pary gotowe. Jeśli para gotowa, partner podnosi swoją lewą rękę do góry i daje znać, że para gotowa. Para gotowa. Jeszcze moment, bo tam nie... Ein moment. Tak. Uwaga. Zaczynamy. Nie dotykamy owoca, tańczymy. Proszę. Już czekolady nie ma niestety, ale jest piwo, żywiec i kaseta.
i piwo żywiec i kaseta za Państwa. Dwa piwa! Dwa piwa, proszę. Proszę bardzo, dwa piwa. A dla pary, która zajęła drugie miejsce, kaseta. Kaseta zespołu Korosko. Duże brawa również dla drugiej pary. Proszę bardzo. Gratuluję. I obyśmy się bawili do rana wszyscy. Nie, proszę bardzo. No za trzecie miejsce nie mamy już na grucie, bo za trzecie, potem za czwarte i za piąte. Dziękuję bardzo, to było tyle. Thank you.
Yeah.
Well, every day, every day, oh,
Bye.
karnawał to już się nie spotkamy, ale na pewno w następnym będziemy się bawić. Dziękuję bardzo wszystkim za naszą tutaj imprezę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Wszystkie za dobrego Państwu wasze. Ja bym też chciał w imieniu zespołu podziękować Państwu za wspaniałą zabawę. Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Żegnam Was zespół Korosów. Do widzenia.